Polscy pseudokibice znani są z wyjątkowo brutalnych zachowań podczas meczów. Przez tych chuliganów zginęło wiele osób. Są powiązani z radykalną prawicą i neonazistami. Twój dzwonek w komórce to głos Hitlera. Boi się ich cała Europa. To będzie jak stan wojenny. Aby zrozumieć ten problem, przybyłem do Krakowa. Spotkam się z najgroźniejszymi pseudokibicami w kraju. Wszystko o gangach. Polska. Kraków to piękne miasto oraz skarb światowego dziedzictwa kulturowego. Tutejsza architektura zachwyca rzesze turystów. Ale nie dlatego tu jestem. Na dworcu kolejowym poza miastem poznam jednych z najgroźniejszych pseudokibiców w Europie. Na początku dołączy do elitarnego oddziału prewencji. Jego zadaniem jest likwidowanie wszelkiego zarzewia brutalnych zachowań. Do akcji przygotowuje się 300 ludzi. Mają karabiny, gaz łzawiący, pałki i specjalną odzież ochronną. Wyglądają, jakby chcieli napaść obcy kraj, a nie pilnować meczu. Kibice Lecha Poznań, którzy tu przyjadą, mają złą reputację. Na stadion dojadą z obrzeży miasta, eskortowani przez policję. Liczba funkcjonariuszy szokuje. To przecież tylko kilkuset fanów. Dzisiaj Wisła Kraków gra z Lechem Poznań. Kibice Lecha przebyli 400 kilometrów, żeby zobaczyć mecz. Po przyjeździe zostają przeszukani, umieszczeni w autokarach policyjnych i odwiezieni na stadion. Na ich miejscu nie wysiadałbym z tego pociągu, tylko wrócił do domu. Będą za 5 minut. Policjanci zakładają hełmy. Nie ma żartów. W powietrzu daje się wyczuć napięcie i oczekiwanie. Pociąg przyjechał. Fani jechali 5 godzin. Polscy pseudokibice są dobrze zorganizowani. Pomiędzy zwykłymi fanami krążą przywódcy i osoby kierujące zamieszkami. Niektórzy próbują zakryć swoje twarze. Tak to możliwe, to chuligani szyją specjalnie takie ubiory, takie kurtki. Czyli po zapięciu, założeniu kaptura praktycznie nie widać twarzy. Kurtki, które mają na celu uniemożliwić ich identyfikację. Policja zdaje się spełniać swoją funkcję. Śledczy powiedział, że jeżeli nie skandują na peronie, to pierwsza bitwa jest wygrana. Na razie milczą. 1-0 dla policji. Na razie. Przechodzi do przodu i do końca, panowie. Zbliżamy się do konwoju. Muszę przyznać, że akcja wygląda, jakby to były ćwiczenia wojskowe. Świetne przygotowanie, wysoka skuteczność i dreszczyk emocji. Na stadionie Wisły kibice Lecha zostają ponownie przeszukani. Aby nie doszło do konfrontacji, kibice Lecha zostali umieszczeni w swoim sektorze 2 godziny przed wpuszczeniem kibiców gospodarzy.
Fani Lecha są ogrodzeni wysoką siatką oraz otoczeni przez policję. Przypomina to klatkę. Po obu jej stronach umieszczono fanów Wisły. Jak widać, nie pałają do siebie miłością. Kibiców Lecha jest niewielu, ale dają się słyszeć. Kiedy tylko fani Wisły krzyczą "Wisła", fani Lecha krzyczą "Dziwki". Chwilę po rozpoczęciu meczu coś się zaczyna dziać na trybunach gospodarzy. Kibice Wisły nie mogą się dostać do sektora Lecha, więc atakują policję. Momentalnie dochodzi do eskalacji przemocy. Lecą różne rzeczy, a minęło dopiero 5 minut meczu. Robi się poważnie. Policja użyła już gazu łzawiącego. Interwencja była natychmiastowa. Nie idę tam. Kiedy policja zmaga się z fanami Wisły, kibice Lecha nie przestają śpiewać. Znowu gaz. To jakiś obłęd. Nic nie widzę. Dostałem w twarz. Policja została zapędzona do rogu. Kibice odgrażają się. Funkcjonariuszy jest za mało. Teraz jeszcze po drugiej stronie. Jak szanie. Fani Lecha nie chcą być gorsi. Próbują wykopać ogrodzenie, które dzieli ich od wroga. Policjanci w białych hełmach mają zapobiec zamieszkom. Gra została wstrzymana, gdyż kibice Lecha prawie przewrócili tamtą ścianę. Funkcjonariuszy wydaje się być za mało. Napiera na nich zbyt wielu kibiców. Brytyjski dziennikarz Bob Graham ma sporą wiedzę o polskich pseudokibicach. Postanowiłem z nim porozmawiać. Czy to, co widzimy z tyłu, to typowy polski mecz? Tak, to zwyczajne sobotnie popołudnie na meczu. Tak jest zawsze. Rywalizacja pseudokibiców to już tradycja. Widać, jak policja musi używać pałek. Między tymi grupami jest wiele nienawiści, a funkcjonariusze trafili w jej sam środek. W Wielkiej Brytanii mamy podobny problem. Jak oceniasz polskich pseudokibiców? Polacy są twardzi i destrukcyjni. Kaleczą i dźgają ludzi. Przez tych chuliganów zginęło wiele osób. Dlaczego w Polsce istnieje taki problem? Sięga on II wojny światowej i potem ewoluował za czasów komuny. Aby go zrozumieć, trzeba się przyjrzeć sytuacji miast po paleniu komunizmu. Były one zaniedbane i zostawione same sobie. Ich młodym mieszkańcom pozostała jedynie przemoc i nienawiść do innych. Nienawiść jest chyba głęboko zakorzeniona. Spróbuję się dowiedzieć, dlaczego tak jest. O Gorzowie mówi się, że to zapomniane przez Polskę miasto. Ma burzliwą przeszłość. Przed II wojną światową częściowo należało do III Rzeszy. W 1945 roku w drodze na Berlin Armia Czerwona zniszczyła Gorzów. Po
odbudowie miasto znalazło się pod surowym okiem komunistycznych urbanistów. Teraz jest ono opanowane przez gang pseudokibiców siejący postrach na boisku i poza nim. Chcę poznać tych ludzi oraz dowiedzieć się, dlaczego walczą i czemu Polska próbuje przejąć nad nimi władzę. Skontaktowano mnie z Tomkiem, który twierdzi, że ma wtyki w Steel on Fighters. Niestety nasza obecność już powoduje kłopoty. Co ci się stało w twarz? Z chłopakami, którzy tam zawsze stoją na alejce. Po prostu przywitałem się, cześć, cześć. Oni już wiedzieli, że kręcimy tutaj film, co nie, się zaczęło tak. Oni byli pijani, ja byłem wstawiony. Pobili cię przez nas? Nie, to były takie może nie z waszego powodu, tylko że bez zaciągnięcia u nich zdania jakiegoś, bez tego. Przez ostatnie 3 lata Stilon zrobił swoją dobrą chuligankę i im woda sodowa do głowy odbiła. Chociaż klub sportowy Stilon Gorzów jest w 3. lidze, Stilon Fighters walczą z każdym. Myślałem, że trudno mi będzie z nimi porozmawiać. Doskonale wiedzieli, gdzie jesteśmy. Jak długo tu mieszkasz? Idziemy. Kończymy filmować. Chcą nam zrobić krzywdę. Musimy przerwać. Weź od kurwa na dół. Na dół ją, kurwa. Co? Jest wyłączona. No i się narobiło. Ewidentnie nas tam nie chcieli. Rozmawiałem z Tomkiem, kiedy pojawił się jakiś mężczyzna i zaczął popychać kamerzystę. Potem dołączył drugi i następny. Aż było ich około 15. Członkowie Steel on Fighters. Mówią o sobie chuligani lokalnej drużyny piłkarskiej. Myślałem, że z Tomkiem nic mi nie grozi, ale okazało się, że rozjuszyliśmy ich i trzeba się było ewakuować. Członkowie Steel on Fighters chcą przeszkodzić w filmowaniu, ale ja się nie poddam. W tym mieście działa kilka ugrupowań prawicowych, które są powiązane ze Steel on Fighters. Aby się zbliżyć do fighterów, udałem się na drugi koniec Gorzowa, do ich neonazistowskich kolegów. Spotkam się z osobą o pseudonimie Pyton. Ma brata bliźniaka. Nazywają ich Pyton pierwszy i Pyton drugi. Są tutaj, bo na ścianie widać znak białej supremacji. Pyton? Miło mi. Ten gang to tylko ułamek fali faszyzmu przechodzącej przez Polskę. Mówią, że są skinheadami, nie chuliganami. Walczą u boku Steel on Fighters, ale mają odmienne poglądy. Co cię skłoniło do przyjęcia tej ideologii? Dlaczego wybrałeś tę drogę? Nigdy nie lubiłem innych ras. Na przykład chodzi czarno po mojej na przykład ulicy albo coś. Denerwuje mnie to. Wszędzie do wszystkiego się pchają. No i po prostu nienawidzę ich, nie? Zostałem skinheadem. Nie widziałem tu żadnych czarnych. Czemu ich nie lubisz? Nienawidzę innych ras. Nie podoba mi się ten kolor skóry. W ogóle ich bycie w moim mieście. Podejrzewam, że asfalt ma swoje miejsce. A co z Żydami? Ich też nie lubisz? Tak, ponieważ Żydy do wszystkiego się pchają. Chcieliby stać się na najwyższym podium. Państwa własnego nie mają. Słuchajcie, w Polsce przecież były obozy koncentracyjne, prawda? Miejsce było. Za mało chyba. Nie wszystkich wygazowali.
Zagazowano za mało Żydów? Powinni to powtórzyć? Znacie się z tutejszymi kibicami. Słyszałem, że urządzacie ustawki. No jest to prawda, nie? Lubimy sobie też trochę pochuliganić, nie? Jeździmy też na ustawki. No i staramy się. No i dobrze nam to całkiem wychodzi. No liczymy się jakoś, nie? Wiadomo, w naszym województwie i ogólnie słychać o nas w Polsce. Na mecze jak jeździmy, to każdy przeważnie się obawia, na przykład już teraz. Lubimy adrenalinę po prostu. Uwielbiamy to. Można powiedzieć hobby, nie? Niegdyś komuniści wspomagali fabrykę chemiczną Stilon, która oferowała zatrudnienie w mieście. Obecnie bezrobocie sięga tu 20%. Po upadku komunizmu w Polsce ożywiły się ugrupowania prawicowe. Moi rozmówcy spotykają się z sympatykami nazizmu w miejscowym pubie. Powiedzieli, że też mogę pójść. Propagowanie nazizmu w Polsce jest nielegalne. Jednak wszyscy tutaj noszą koszulki z dwiema ósemkami. Ósemka oznacza ósmą literę alfabetu, czyli H. Dwie ósemki to w skrócie Heil Hitler. Wcześniej wyszła czarna dziewczyna z białym chłopakiem. Kazaliście im wyjść. Czy zawsze tak postępujecie? Jest to, wążymy, żeby nikt z innych klas po prostu nie wchodził do lokali tam, gdzie my na przykład przysiadujemy, ponieważ sobie nie zwolimy do tego, żeby ktoś tam siedział. Większość członków gangu nie ma pracy. Kilku dorabia pracując jako ochroniarze w klubach i barach. Czasem, nawet kiedy mają wolne, pracują po godzinach. Historia nieraz pokazywała, że prawica rośnie w siłę podczas kryzysów gospodarczych. Zdumiewa mnie jednak fakt, że w kraju o takiej przeszłości są ludzie, którzy przyjmują nazistowską ideologię. Oskarżać wszystkich wokół i dla prestiżu atakować słabszych. Nastał poranek. Chociaż nienawidzę wszystkiego, co reprezentują neonaziści, ci ludzie chyba mnie polubili. Bliźniacy zaprosili mnie na herbatę. Pod ich dachem żyją trzy pokolenia. W malutkim M3 nad piekarnią mieszka pięcioro dorosłych, dziecko i pies. Hello. Hello. Oh, yeah, thank you. Come dog. Chodź, piesku. Yeah, that's your phone going. To twój telefon? Zieg Heil. Słychać Zieg Heil. Tak, tak. Your ringtone is a speech. Twój dzwonek w komórce to głos Hitlera. Tak, tak, głos Hitlera. There's some other stuff here. Są tu również inne rzeczy. Swastyka, opaska SS. Łyżka ze znakiem nazistowskiego Wehrmachtu. Czy to mama? Miło mi. Dobry, Mieszka. You're very proud of your two boys, your two twins? Czy jesteś dumna z synów? Z bliźniaków tak, z chłopaków też, no ale to co robią to nie. Do you get worried? Czy martwisz się o nich? Nie. Czy wrócą, czy nie wrócą, czy kogoś tam, komuś krzywdę zrobią? To jest taki instynkt matczyny, to jest... Pyton drugi pracuje dorywczo, robiąc pizzę. Tylko on zarabia w tym domu. Z żoną i dzieckiem mieszkają w jednym z pokoi. So how did you two meet each other? Jak się poznaliście? Koło kiosku, on mieszkał 5 minut drogi ode mnie. Spotkaliśmy się, zaprosił mnie na pierwsze spotkanie i tak się potoczyło.
Stopniowo. And when did you get married? Kiedy się pobraliście? Po roku znajomości chyba. Udajże. So, it was love at first sight. Miłość od pierwszego wejrzenia? Really? And now you've got some big responsibilities. Masz teraz trochę obowiązków. Znaczy, chciałem o tym, zawsze o tym marzyłem i trzeba sobie jakoś radzić. Does it worry you now? Czy martwisz się, kiedy chodzi na mecze? Boję się. Czasem każdy mu wybierać rodzinę albo mecz. A co wybiera, to się pan go spyta. Inaczej nie dałoby się żyć. Nie chcę, żeby dziecko poznało później ojca za kratkami. Ona ma roczek po paru latach, jak gdyby on wyszedł z więzienia, no prawdopodobnie by go już nie poznała. Nie znałaby ojca. Po herbatce stwierdziłem, że muszę zaryzykować. Jest sobota. Stilon Gorzów gra u siebie. Na meczu na pewno pojawią się Stilon Fighters. To jedyna okazja, żeby z nimi porozmawiać. Wchodzę na ich terytorium. Ich ziemię. To ich trybuny. Fajterzy od razu zauważają kamerę. Ty gadasz, wydaje się kogoś, czy mogą kamerować? To kto wiedział, kurwa? Hey. Fighterom nie podoba się nasza obecność. Mają maski i bandany. Kopią każdego, kto ich zaczepia. To pewnie przez nas. Niby jest piękne letnie popołudnie, ale daje się tu wyczuć coś strasznego. Dobra, ale teraz ta akcja, kurwa! Mecz ogląda zaledwie od 2 do 3 tysięcy ludzi. Poziom agresji jednak zaskakuje. Chłopaki na dole dyrygują całą publiką. Stoję obok Pythona. Broni mnie przed napastnikami. Ma krzepę. Fani przeciwnej drużyny przyjeżdżają eskortowani przez policję. Zdaje się, że bardziej interesuje ich nadchodząca bójka niż sam mecz. Fighterzy napotkali swoich przeciwników. Pytony przekonały jeden z gangów do rozmowy. Nie możemy jednak ujawnić ich tożsamości. Nie ma was tam wielu, a jednak kipicie od emocji. Dlaczego? Oni wszyscy pochodzą z biednych rodzin. Są z osiedli? Tak, nie mają pieniędzy i żyją na ulicy. A tam najbardziej liczy się siła. Rozmawiałem tu z ludźmi o prawicowych poglądach. Czy też je podzielacie? Chyba tak. To mój kraj i najważniejsi są Polacy. Nie jestem nazistą, tylko patriotą. Kocham swoją ojczyznę i swoich rodaków. Oczywiście. Co myślicie o kibicach przeciwnej drużyny? Jeśli chcą, to wymieniamy się numerami telefonów i organizujemy ustawki na 20-30 osób.
Walczycie z bronią czy na pięści? Żadnej broni. Tylko pięści. Czyli są pewne zasady. Obecność policji na meczach zapobiega w pewnym stopniu przemocy na trybunach. Niestety spycha ona ją również do podziemia. Dotarliśmy do filmów, na których widać żądzę walki pomiędzy chuliganami. Ustawki odbywają się w nieznanych miejscach bez wiedzy policji. Dzięki takim starciom kreuje się reputacja gangu. Poznałem już poziom przemocy na polskich meczach. Widziałem też, jak aktywni są ultraprawicowcy na trybunach. Jacek Purski pracuje w organizacji Nigdy Więcej. Ujawnia nazwiska oficjeli, którzy przymykają oczy na działalność gangów. Pytam go, czemu chuligani mają tylu nowych członków. Chcą gdzieś przynależeć. Szukają tożsamości. Właśnie. Czasami przyczyną są problemy finansowe. Panuje tu również bezrobocie. Mają dużo wolnego czasu, a chcą coś robić. To również może być powodem, dla którego chodzą na stadiony i szukają bujek. Wszyscy chuligani, z którymi rozmawiałem, głoszą prawicowe poglądy. Czy są oni powiązani z nazistami? Ochotnicy niektórych ultraprawicowych organizacji rekrutują na stadionach nowych członków. Doskonale wiedzą, że na trybunach ich nacjonalistyczne i rasistowskie idee trafiają na podatny grunt. Czy uważasz, że rząd ignoruje tego typu zjawiska? Niestety tak. Weźmy na przykład Młodzież Wszechpolską. Jej członków rekrutowano wśród skinheadów. Obecnie ci ludzie są w rządzie. Chwileczkę, chcesz powiedzieć, że byli skinheadzi są w parlamencie? Na przykład wiceminister sportu Radosław Parda kiedyś był skinheadem i chuliganem. Ludzie to akceptowali? Niestety tak. Poglądy Jacka spowodowały, że znalazł się na tak zwanej czerwonej liście prawicowców. Polska to kraj, który przechodzi głębokie zmiany. Od 2004 roku prawie 3 miliony ludzi wyjechało za granicę szukać pracy. To ludzie, o których rząd zapomniał. Nie pierwszy raz widzę zależność pomiędzy bezrobociem a przynależnością do gangu. Gangi w Gorzowie są twarde, ale grupy, z którymi się skontaktuję, to zupełnie inna liga. Wracam do Krakowa. Zapowiada się jedno z największych starć w polskim futbolu. Wisła Kraków zmierzy się ze swoim arcywrogiem Krakowią. Pseudokibice tych klubów to najgorsze gangi w Polsce. Między tymi chuliganami nie ma miejsca na zasady czy honor. Obopólna nienawiść kosztowała życie wielu ludzi. Na ulicach daje się wyczuć atmosferę wojny pomiędzy kibicami. Wszędzie na murach widnieją graffiti. John Atkin jest kibicem i przewodnikiem po Krakowie. Wyjaśnij mi, na czym polega ta nienawiść. John? Miło mi. Mnie również. Opowiedz mi o tych drużynach. W Krakowie są dwa kluby, Krakowia i Wisła. Czy kibice tych klubów od lat skaczą sobie do gardeł? Tak. Tutejsi pseudokibice to najbrutalniejsi chuligani w całym kraju. Teraz jesteśmy na osiedlu fanów w Krakowie.
as you can see by the walls. Widać po ścianach. So John, Cracovia, that's to Krakowia. Mówi samo przez się. Dalej zostało zamazane. Kibic Wisły dopisał wulgaryzm, który oznacza dziwka. Czyli, że Krakowia to prostytutka. Pod względem chuliganów to miasto różni się od innych, które widziałem. Pseudokibice w pozostałych miastach mają niepisaną zasadę. Nie używania broni podczas starć. W Krakowie jest inaczej. Tu używają noży, kijów bejsbolowych, pałek i rur. Czy organizują również ustawki? Nie. W Krakowie urządzają za to polowania. Chodzą w grupach 5, 10 albo 12 osobowych, szukają kibiców wrogiego klubu i walczą z nimi. Wchodzimy właśnie na teren Wisły. Napis na murze jasno stwierdza, że jesteśmy na osiedlu należącym do Wisły. Widać białą gwiazdę i napis: cechuje nas pojęcie, którego nie znacie. Wierność. A poniżej? Dzisiaj wrogu, wczoraj bracie. Co to znaczy? Można być członkiem rodziny albo klubu Wisła. Kiedy jednak im podpadniesz lub ich opuścisz, staniesz się wrogiem. To groźba? Powiedzmy. Za kilka dni są derby. Co się wtedy wydarzy? Będzie się działo. Wszędzie będzie policja z pałkami, hełmami i sprzętem do interwencji podczas zamieszek. Przyjedzie policja konna oraz sprowadzą armatki wodne. To będzie jak stan wojenny. Atmosfera jest bardzo gęsta. W przeszłości Kraków zmagał się z wieloma wrogami. Wciąż nie może się pozbierać po epoce komunizmu, który odseparował miasto od Zachodu na ponad 40 lat. W Krakowie żyły polskie elity naukowe i artystyczne. Ich poglądy negowały ideę stalinowskiego komunizmu. Jednym z dzieci inżynierii socjalistycznej była Huta Stali na obrzeżach miasta. Zatrudniała ponad 35 tysięcy ludzi, których wraz z rodzinami zakwaterowano w specjalnie zaprojektowanej dzielnicy Nowa Huta. W 1989 roku Polska odzyskała wolność. Przemysł jednak stracił zabezpieczenie finansowe. Obecnie Nowa Huta to siedlisko bezrobocia i skupisko najgroźniejszych europejskich pseudokibiców. Gangi nie chcą z nami rozmawiać. Jutro starcie Wisły z Krakowią. Na ulicę wyszła policja. John próbuje zorganizować spotkanie. Coś się ruszyło. Mamy pojechać do spokojniejszej części Nowej Huty i czekać na telefon. Od tygodni próbujemy wytropić chuliganów Wisły. Są brutalni, nieprzewidywalni i niestety dyktują warunki. Widzieliśmy trzy osoby w kominiarkach. Jeśli to nie bojówkarze z IRA, to pewnie będą nasi rozmówcy. Dobra, więc jeszcze czekamy, tak? Okej, dobra, czekam na telefon. Pójdą tam jak... Okej, dobra, czekam. Mówi, że czeka na resztę ekipy. Wolą się spotkać grupą. Zadzwonią, kiedy zbiorą się już wszyscy. Mam być sam, a ja? Mówię, co powiedział. W porządku. Czeka na nas 8 ludzi. Czy możemy iść? Co z kamerą? Możecie iść. Idąc na spotkanie, widzimy 15 osób obserwujących nas z dachu pobliskiego budynku. Do góry, żeby nie filmował. Please don't film the top.
Proszę nie filmować ludzi na dachu. Nie kręć dachu. Będę tylko ja. Czy moglibyście się przedstawić? Nie chodzi mi o imiona, tylko kim jesteście i komu kibicujecie. Jesteście chuliganami. Co robicie na stadionach podczas meczy? Nic, na mecz oglądamy mecz. Głupie pytanie takie. Nic? Przecież jesteście chuliganami. Nie chcecie, że będziemy mówić, że kogoś zależy na mecz, coś na mecz. Oglądamy mecz, no, jak każdy. Nie o to mi chodzi. Niedobrze. Te pytania ich irytują. Przewyższają nas liczebnie i mają broń. W tym mieście jest druga drużyna piłkarska, czyli macie wrogów. Największym wrogiem jest Krakowia. Dlaczego walczycie? Dlaczego? Bo tak jest po prostu. Tak jest i tak będzie zawsze. To jest po prostu coś, co... Tak nas wychowali starsi. Tak nas wychowali, no właśnie. Z pokolenia na pokolenie. Pokolenie na pokolenie. Tak ma być i podtrzymujemy tradycję i ta tradycja nigdy nie zginie. Od dziecka przychodzimy na stadion, walczymy z nimi i tyle. Oni walczą z nami, nienawidzą nas. Tak już jest tyle. Po prostu. W mieście jak może być nie jak walczą. Ktoś kogoś kopie, no to kto się ma lubić, nie? No to, tak jak się zapytać Palestyńczyka z Izraelczykiem, dlaczego się nie lubią. No. Proste pytanie. Nienawidzą się o wiarę i tak dalej, tak samo my się nienawidzą. Gdybyście szli ulicą miasta i zobaczyli kibica Krakowi, czy zaatakowalibyście go? Następne pytanie. Wojna tutaj trwa codziennie. Widzimy się, jest spięcie na pewno, nie? My tam żyjemy. I nie ma po prostu, nie ma, czy to jest niedziela, czy to jest... Tak. Dlatego tu przyjechaliśmy. Kraków jest znany w całej Polsce z powodu tej sytuacji. Nie rozumiem, dlaczego ona istnieje. Czemu się nienawidzicie? Mówicie, że tak było z dziada pradziada. Ale czemu jest tu aż tyle przemocy? Dlaczego w całej Polsce tylko tu jest tak brutalnie? Tutaj są najbardziej fanatyczni kibice. No właśnie, no tutaj są wojownicy. Tutaj są dwa kluby, które Warriors zaoszczają środki. Najstarsze kluby w Polsce. Tak, na sprzęt. To jest najdłuższa wojna. To jest życie, no, nie? No. Życie jest piękne. Każdy wybiera drogę. My wybraliśmy taką. Dobra, po co to gramy? Dlaczego? Przepraszam, jeśli zadaję głupie pytania. Zaczynają się kłócić pomiędzy sobą. Robi się nieciekawie. Grożą, że nas skrzywdzą, jeśli nie wyłączymy kamery. Przestań kręcić. Wyłącz kamerę. Groźne typy. Mam wrażenie, że zapomnieli już, o co toczy się ich wojna. Walka chyba daje im poczucie tożsamości i dodaje prestiżu. Bez tego nie mają niczego. Skoro tak się zachowują na co dzień, to co się z nimi dzieje na meczach? Dzisiaj mecz sezonu. Krakowia kontra Wisła. Do pierwszego gwizdka została godzina. Przed stadionem zbierają się kibice Krakowi. Fani Wisły mogą się zjawić w każdej chwili. Funkcjonariusze zastępują drogę pseudokibicom. Pod eskortą policji przybywają kibice Wisły. Broń naładowana. Zaczyna się. Uwaga, lecą butelki. Uwaga, rozkręcają się. Teraz lecą kamienie. Chrońcie głowy. Krakowia próbuje dostać się do swojego wroga. To ich jedyna szansa na atak. Zaczęło się na dobre. Patrz tam. Kibice pozostają odseparowani. Widzisz, jak lecą butelki?
Rzucają je w kibiców Wisły, wyłącznie żeby ich zaatakować. Zobaczmy, co będzie dalej. Uwaga, zmywamy się. Jesteśmy w samym środku. Muszę przyznać, że to było coś. Jakiś dzieciak robił głupie rzeczy. Weszliśmy pomiędzy walczące strony. Nie był to mądry pomysł. Jakaś pani wyrzuca śmieci. Nieraz już to pewnie widziała. W trakcie meczu kibice przypuszczają atak. Od strony fanów Krakowi lecą flary na trybuny Wisły. Nie po raz pierwszy w historii polskiego futbolu przerwano mecz. Menadżer Krakowi krzyczy na swoich kibiców, żeby trochę odpuścili. Kiedy zaczęliśmy kręcić ten odcinek, ogłoszono, że Polska będzie jednym z gospodarzy Mistrzostw Europy w 2012 roku. Do Polski przyjadą wtedy kibice z 16 krajów. Pilnowanie ich przysporzy policji wielu kłopotów. Funkcjonariusze wkroczyli na trybuny. Odsuwają kibiców, żeby nie mogli rzucać przedmiotami w fanów Wisły. W Polsce większość kibiców demonstruje swoje oddanie klubowi bez użycia przemocy. Mówi się, że problem chuligaństwa obejmuje wszystkie poziomy polskiego futbolu. Łatwo mówić, że to z powodu sytuacji ekonomicznej i politycznej. Najpierw jednak trzeba rozwiązać ten problem. W 2012 najlepsi piłkarze Europy stoczą wiele pięknych meczy. Dzięki reklamie i sponsorom Polska zarobi miliony euro. Mam nadzieję, że dochód z tej imprezy pomoże w walce z problemami społecznymi i ukróci plagę chuligaństwa. Większość kibiców przestrzega prawa i chodzi na mecze, żeby oglądać grę. Oby do 2012 roku ich głos wzniósł się ponad krzyki pseudokibiców. Wersja polska, Masterfilm. Tekst Cezary Kacprzak, czytał Piotr Borowiec.